kolejnym odcinku Zagrajmy w Mass Effect edycję legendarną na wystronnym kanale. Ja oczywiście jestem admirał Karol 92, no bo ktoś inny mógłby być. No i teraz zaczynamy ostatni odcinek z tej części Mass Effecta. Co się stanie, zobaczycie. No to z mojej strony teraz się uciszam i życzę wam przyjemnego oglądania. Zniszczeń. Utrata głównego źródła zasilania. Systemy kontroli środowiska nie działają. Pożary klasy trzeciej w czterech sektorach. Poważne straty wśród cywili. Wykryłam obecność dużej ilości syntetycznych form życia. Zaleca się ostrożność podczas kontaktu z nimi. Jazda. Musimy zatrzymać Sarena, zanim będzie za późno.
Musiałam po drodze zabić twoich popleczników. Wybacz, że kazałam ci czekać. Już po tobie. Wiesz o tym, prawda? Za kilka minut suweren przejmie kontrolę nad wszystkimi systemami Cytadeli. Otworzy się przekaźnik. Powrócą żniwiarze. Idę w stronę głównego panelu kontrolnego. Zejdź mi z drogi. Nieźle. Wciąż żyjesz. Nawet po Wirmirze. Ale ja się zmieniłem. Rozwinąłem się. Suweren mnie udoskonalił. Żadne wynalazki ci nie pomogą. Nie rozumiesz, Shepard. W nowym porządku jest miejsce dla istot organicznych. Żniwiarze potrzebują tych, którzy potrafią działać. Istot takich jak my. Suweren zna twoją wartość. Wie, kim jesteś. Oddaj się żniwiarzom, a oszczędzi cię. Przyłącz się do nas, a znajdziemy dla ciebie miejsce. Wolę umrzeć, niż żyć tak jak ty! To twój wybór. Zginiesz, a wraz z tobą wszyscy, których znasz i kochasz. Bez wyjątku. Nie rozumiesz tego? To wasz koniec. Żniwiarzy nie można powstrzymać. Nie udało się Proteanom. Wam też nie wyjdzie. Cykl nigdy się nie kończy. On cię kontroluje przez te implanty, nie rozumiesz tego? To związek symbiotyczny. Istota organiczna i maszyna połączone w jedność. Bez wad i słabych punktów. Jestem kresem ewolucji organicznych istot. To nasze przeznaczenie. Przyłącz się do suwerena. Przeżyj prawdziwe odrodzenie. Wolę umrzeć, niż żyć tak jak ty! To twój wybór. Zginę. Żniwiarzy nie można powstrzymać. Nie udało się Proteanom. Wam też nie wyjdzie. Cykl nigdy się nie kończy. Dość mam już sporów z tobą! Koniec z tym! Czy da się otworzyć kanał komunikacyjny. Destiny Ascension. Główne silniki wyłączone. Bariery kinetyczne spadły do poziomu 40%. Rada jest na pokładzie. Powtarzam, Rada jest na pokładzie. Normandia do Cytadeli. Normandia do Cytadeli. To wy, komandorze?
spodziewałeś się kogoś innego? Odebraliśmy sygnał SOS. Siedzę sobie w sektorze Andura, a ze mną cała flota Arcturus. Możemy ocalić Ascension. Odblokujcie przekaźniki, a my poślemy wam kawalerię. Na pewno, Shepard. Wielu ludzi zginie, jeśli teraz wyślesz tam swoją flotę. To sprawa ważniejsza od ludzkości. Suweren stanowi zagrożenie dla wszystkich organicznych gatunków. To prawda. Dlatego nie możesz marnować posiłków, próbując ratować Radę. Zachowaj je, aż otworzą się ramiona Cytadeli i flota ludzi ruszy na Suwerena. Rozkazy, komandorze. Mamy ratować Ascension, czy na razie się wstrzymać? Otwieram przekaźniki, Joker. Musimy ocalić Ascension za wszelką cenę. Oby Rada to doceniła. Flota przymierza. Ruszamy. Ocalić Destiny Ascension. Komandorze, ściągamy posiłki. Przymierze. Chwała bogini. Że nie żyje. Potwora.
jest Shepard. Ambasadorze, kapitanie, komandor Shepard. Zebraliśmy się tu, by docenić ogromny wkład przymierza w wojnę przeciwko suwerenowi i getom. Wielu ludzi straciło życie w walce o Cytadelę. Wielu dzielnych żołnierzy poległo, byśmy my, Rada, mogli żyć. Nie istnieje większe poświęcenie. Wspólnie z wami opłakujemy stratę tych szlachetnych kobiet i mężczyzn. Rada ma wobec was dług wdzięczności. Dług, którego nie będzie w stanie nigdy spłacić. Ocaliliście nie tylko nas, ale też miliardy innych przed suwerenem i żniwiarzami. Komandorze Shepard, wasze postępowanie stanowi symbol tego wszystkiego, czym jest ludzkość i przymierze. I chociaż nie możemy przywrócić do życia zmarłych żołnierzy, możemy oddać im cześć naszym postępowaniem. Ludzkość udowodniła, że jest gotowa stanąć w obronie galaktyki. Udowodniliście, że jesteście godni, by do nas dołączyć i ramię w ramię służyć z nami w Radzie Cytadeli. Radni, w imieniu ludzkości i przymierza, dziękujemy wam za to prestiżowe wyróżnienie i przyjmujemy je z pokorą. Będziemy potrzebować listy kandydatów, którzy mogą objąć w Radzie miejsce przeznaczone dla ludzkości. Zważywszy na wszystko, co się wydarzyło, jestem pewna, że wasza sugestia będzie dobrze przemyślana, komandorze. Popieracie któregoś z kandydatów? Potrzebujemy kogoś, kto będzie miał odwagę bronić swoich przekonań. Kogoś takiego jak kapitan Anderson. Jego? Raczycie żartować. Anderson umie tylko walczyć. Tylko w dyskusjach z panem, ambasadorze. Tylko z panem. Jesteście pewni, komandorze? Kapitan to żołnierz, a nie polityk. W Cytadeli jest już i tak zbyt wielu polityków. Przyda się tu ktoś taki jak kapitan. Sądzę, że to doskonały wybór. Rada przyjmie go z otwartymi ramionami, o ile kandydat wyrazi zgodę. Czuję się zaszczycony. Jako przedstawiciel ludzkości zrobię wszystko, żeby pomóc Radzie odrobić straty. Klęska suwerena to początek nowej epoki. Zarówno dla ludzkości, jak i Rady. Nie czas na gratulacje. Suweren nie działał w pojedynkę. Reszta żniwiarzy nadal gdzieś tam jest, a ja znajdę sposób, by ich powstrzymać. Shepard ma rację. Ludzkość jest gotowa podjąć się tego zadania. Wspólnie z siłami Rady stawimy czoło każdemu wyzwaniu. Kiedy nadciągną żniwiarze, musimy działać razem. Stawimy im czoło i odeślemy z powrotem w próżnię, do dziury, z której wyleźli. No i zakończyliśmy przygody pani komandor Shepard w tej części Mass Effecta. Mam nadzieję, że jak
że mi, że wam, jak mi się ta gra podobała. Bo prawdę mówiąc, ja tę grę uwielbiam. Spędziłem tutaj w tysiące godzin. Nawet nie wspomnę ile. Ale przeważnie grałem jako mężczyzna. A teraz stwierdziłem, że zagram jako pani komandor. Zawsze chciałem zobaczyć tą różnicę. Chociaż kiedyś próbowałem to robić. I to przecież tylko jedynkę. No ale teraz z wami przejdę całą trylogię jako kobitka i zobaczymy, jak to będzie, jaka jest różnica. No dobrze, z mojej strony to tyle. Dziękuję wam, że spędziliście ze mną te odcinki z tą serią. No to widzimy się w następnej serii, jak i innych seriach na tym kanale. A, i 20 kwietnia, bo nie wiem, czy bo ja to nagrywam to z wyprzedzeniem, zobaczymy się na wycieczkach z Zieloną Łodzią. No to z mojej strony to tyle. Cześć.